George nie chce na rowerach jeździć. Och, George, proszę, chodźmy troszkę pojeździmy na rowerze. Nie, nie, nie. No to co ty chcesz robić, George? George chce się bawić koło drzewa. Koło drzewa? Tak. No dobrze, to zrobimy tak. Pójdziemy się pobawimy koło drzewa, a później pojeździmy na rowerze. Dobrze. Wiesz, George, jak byłam troszkę większa od ciebie, to już umiałam wchodzić na te drzewo. George jeszcze malutki. No tak, ty jeszcze jesteś za malutki. W co chcesz się bawić? Chowanego. Dobrze, okej. No to ty się chowasz, a ja szukam, dobrze? Dobrze. No to chowaj się. Raz, dwa, trzy. O nie! George, pomocy! George! George, słuchaj mnie uważnie. Drzewo na mnie spadło. Nie mogę teraz stąd wyjść. Nawet nie mogę się ruszać. Musisz zadzwonić po strażaka sama. Dobrze. Sam, a w ogóle co uważasz o mistrzostwach świata teraz w piłce nożnej? Kto będzie mistrzem? No jak kto będzie mistrzem? Co to za pytanie? Oczywiście, że Polska. No, fajnie by było, co? Och, alarm, szybko! Świnka Peppa? Drzewo na nią spadło! Szybko, jedziemy tam! Świnko Peppo, wszystko w porządku? Tak, ale wyciągnijcie mnie stąd! Dobrze, Sam. Szybko, musimy spróbować podnieść te drzewo. Ech, za ciężkie jest. Nie wiem, co teraz mamy zrobić. Zadzwońcie po mojego tatusia. Nie wydaje mi się, że twój tatuś by mógł nam tutaj pomóc. Musimy coś innego wymyśleć. Proszę, zadzwońcie po prostu po tatusia mojego. No dobrze, okej, zadzwonię. Już jestem, córeczko. Co tutaj się stało? Tato Świnko, Peppa jest pod drzewem. Nie wiemy, jak ją wyciągnąć. No to odejdźcie. Ja wam pokażę, jak to się robi. Dziękuję, tatusiu. No, jak się czujesz, córeczko? Wszystko dobrze. To było niesamowite, tato Świnko. Może byś chciał pracować u nas jako strażak? Może innym razem.